Hej, w tym materiale pokażę Ci, jak możesz obrobić głos w programie Adobe Audition. Zapraszam do oglądania. Okej, odpaliłem sobie program, mam już mój testowy dźwięk, na który będę chciał obrobić, ale zanim zaczniemy, trzeba powiedzieć kilka prawd o dźwięku. Pierwsza prawda jest taka, że nie będziecie mieli presetów do audio, które zadziałają w każdym momencie. Ja na przykład mam preset, na przykład jeśli nagrywam tutaj, w tym pomieszczeniu, w tych warunkach, to mniej więcej wiem, czego się spodziewać i mam cały czas jakby taki sam preset, może trochę go koryguję, jak przestawię coś w mikrofonie, ale mniej więcej są te same warunki, więc mogę sobie pozwolić, aby te same wartości były mniej więcej stałe. Ale jeśli na przykład nagracie dźwięk na zewnątrz, w pomieszczeniu, w biurze, czy gdziekolwiek indziej, tą obróbkę będziecie musieli jednak pokonać tą samą drogę, ale będziecie musieli zastosować inne wartości, bo te wartości nie będą się powielały w jakby różnych miejscach, bo macie po prostu różne warunki zastane na miejscu. Druga kwestia, nie ma jednego idealnego sposobu na obróbkę dźwięku. Tych sposobów i trików, jakichś dróg, które ludzie pokonują, by uzyskać dobry dźwięk, jest masa i każdy ma jakieś tam swoje techniki, swoje preferencje. Mówiłem już niejednokrotnie, nie jestem dźwiękowcem, dlatego ten poradnik pojawia się dość późno na tym kanale, jednak postanowiłem po prostu pokazać mniej więcej Wam, w jaki sposób ja obrabiam dźwięk, jeśli muszę to zrobić, a nie wysyłam danego dźwięku do dźwiękowca. Ostatnia ważna sprawa, warto mieć dobry mikrofon, bo jeśli jest bardzo zły mikrofon, to dźwięk jest trochę bardziej upierdliwy niż obraz i jeszcze mniej pozwala na poprawienie w nim już w postprodukcji, więc obraz jeszcze możemy na przykład jakieś tam niebo dodać, jeśli prześwietliliśmy niebo, no a w dźwięku, jeśli na przykład będziemy mieli jakiś szum w środku częstotliwości, no to nie usuniemy tego szumu bez uszkodzenia głosu czy utraty jakiejś częstotliwości naszego głosu, przez co ten głos będzie brzmiał na bardzo zniekształcony albo chociaż trochę zniekształcony i nie będzie się już nadawał do publikacji, więc przejdźmy do drogi, którą ja pokonuję przy obróbce dźwięku. Okej, więc co mamy tutaj? Mam tutaj mój dźwięk, na który mówię tam hej w tym poradniku i tak dalej. Mam jakąś tam krótki profil ciszy. Warto jak nagrywacie jakiś dźwięk, przez chwilę nic nie mówić, mieć kompletną ciszę na planie czy coś, aby dźwiękowiec mógł właśnie sobie zrobić tak zwany profil ciszy, aby wyszumić, odszumić nasze nagranie. Więc ja sobie łapię moje nagranie z kawałkiem tego szumu, klikam sobie Ctrl-T, dzięki temu mam już tylko fragment, który mnie interesuje. Łapię sobie ten fragment, gdzie jest mój jakby profil szumu i w efektów wybieram Noise i wybieram Capture Noise Print, aby właśnie program wiedział, że w tym miejscu jest sam szum, nie ma tutaj w ogóle głosu, więc klikam daną opcję i klikam sobie OK. To nie jest ostrzeżenie z błędem, tylko to jest oznaczenie jakby, że ten fragment będzie traktowany jako profil naszego szumu. Klikam sobie OK, teraz Ctrl-A, łapię moje całe audio i z efektów wybieram opcję Noise Reduction. Jest to opcja, która pozwala odszumić nasze nagranie. Teraz jakie tu wartości musimy ustawić? Jak widzicie, jak ustawiamy, możemy ustawić do najwyższego punktu, gdzie program jakby odczytuje dźwięki, bądź najniższego punktu, gdzie nic nam nie usunie z tych dźwięków. Ja ustawiam mniej więcej swój szum na samym początku między 40 a 50. I oczywiście ten efekt odszumienia możemy stosować kilka razy, więc jeśli na przykład zobaczycie, że raz to nie pomogło, możecie go jeszcze raz wczytać i jeszcze raz odszumić. Ja w tym materiale ustawię jakby na 50, a dźwięk szumu jakby mniej więcej ustawię, aby ściągnął na około 13 dB. Oczywiście tu mamy włączony teraz znacznik play, więc jakby to jest domyślnie opcja w programie, więc teraz jak sobie odpalimy i odsłuchamy nasz dźwięk, możemy też zobaczyć, czy nie powstają jakieś zniekształcenia. Jeśli są jakieś zniekształcenia, to możemy teraz to ściągnąć trochę niżej i jeszcze raz odsłuchać, czy nic nam tutaj się nie zepsuło. Więc ja już mam to wybrane, klikam apply, no i teraz jak widzicie, linia tuż z szumem zrobiła się niemal już jakby bez żadnego szumu. Szum jest bardzo tutaj już mały, na małych częstotliwościach, no i potem mam mój dźwięk. Mogę to jeszcze powielić, jeszcze raz to złapać, jeszcze raz wziąć efekty Noise Reduction, bo Capture już mam złapany,
No i teraz mogę sobie kliknąć jeszcze raz apply, no i dzięki temu teraz już tu widzicie, że już można powiedzieć, że mamy poziomą linię i nie ma tutaj już w ogóle szumu. Oczywiście upewniamy się, czy nasz dźwięk nie jest zniekształcony po tak mocnym jakby odszumianiu. Więc co robimy dalej? Jak sobie odpalimy nasz dźwięk, możemy na dole zobaczyć, w jakich przedziałach jest nasza mowa. Ja widzę, że mój dźwięk jest około w przedziałach minus 5, minus 6. Ja ustawiam głos, aby właśnie był w przedziale minus 3 dB, minus 6 dB. Dzięki temu, jak oglądacie na przykład, przechodzicie na mój kanał z innego kanału, to jest duża szansa, że nie musicie sobie podgłaśniać waszych głośników, bo twórca przed i tak samo ja mamy ustawiony dźwięk mniej więcej na tym samym poziomie. No i dzięki temu jakby nie wkurza nikogo to, że na wasz materiał musi właśnie podgłaśniać bądź ściszać dźwięk, bo macie źle ustawiony dźwięk. Głos ogólnie przyjęło się tak, że jest właśnie w minus 3 do minus 6 dB, więc łapię wszystko i z efektów w Amplitude Compression wybieram opcję Normalize, no i tutaj wpisuję sobie minus 3 z opcją na decybel, a nie na procenty. Klikam sobie Apply, no i teraz jak widzicie, mój dźwięk został znormalizowany tak, aby właśnie był do minus 3 dB mniej więcej. Dzięki temu on jest głośniejszy, no i dany zabieg będziemy jeszcze powtarzać w dalszej edycji. Dalej musimy skorzystać z equalizera i oczywiście nie jesteśmy specjalistami, więc bazujemy na jakby takich wykresach, jak teraz widzicie tutaj w podglądzie. Ten wykres pozwala nam oszacować, w jakiej częstotliwości jest konkretny dźwięk. Mamy jakby osobny wykres do męskiego głosu, do damskiego głosu, mamy też wykresy, które zawierają instrumenty bądź inne rzeczy, dzięki temu wiemy, gdzie mniej więcej szukać w naszym dźwięku konkretnych tonów, aby na przykład podbić, aby nadać konkretny styl naszej mowie. I tutaj u góry, jeśli na przykład Air czy Warm nic wam nie mówi, to mamy tutaj akurat opisane, co osiągniemy. Jeśli podbijemy to, to co się stanie, albo jak obniżymy, to też na co wpłyniemy. Dzięki temu jakby wiemy, w których miejscach szukać konkretnego przedziału i gdzie na przykład uciąć głos, aby nie było jakiegoś właśnie większego szumu czy zbędnych elementów w naszym nagraniu głosowym. Więc ja to sobie na razie oddam w prawo, no i odpalę sobie equalizera, czyli efekt. Wybieramy sobie Filter EQ i wybieramy sobie opcję Parametric Equalizer. Teraz w tej opcji wybieramy sobie opcję Default. Kiedy mamy to wybrane i klikniemy sobie Play teraz na naszym audio, zobaczymy tutaj wykres naszego jakby waveform w innej postaci w danym panelu. Ja sobie teraz przerzucę tą stronę, o której teraz właśnie wam mówiłem, tylko tutaj sobie zmniejszę. I na samym początku w tym equalizerze robię następujące rzeczy. Interesuje mnie low cut, który właśnie jest na 60 Hz i high cut, aby właśnie go tutaj ustawić, tylko oczywiście uwzględniając moje nagranie, czyli musimy cały czas mając odpalony template i sobie tutaj odsłuchiwać nasz efekt jakby końcowy. No i także na samym początku obniżam właśnie tak zwany boomy submat. Jest to jakby najgorsza część naszego głosu, której warto się pozbyć i ją mocno osłabić za pomocą equalizera już na samym początku, więc ja sobie przenoszę to na lewo i bazując, widząc jakby z lewej strony te wartości, wpisuję sobie właśnie teraz, klikam sobie opcję HP i klikam sobie opcję LP, aby właśnie było tutaj na końcu HP na samym początku, czyli High Pass. No i teraz w High Passie mamy opcję, jak tutaj widzieliśmy, w High Passie ustawiamy na około 60 Hz dla jakby męskiego głosu. Oczywiście możemy sobie kliknąć play, odsłuchać, zobaczyć, czy wszystko dobrze brzmi, i jak nie, możemy sobie na przykład ściągnąć na około 45. W LP, czyli low pass, ustawiamy sobie według wykresu 18500 Hz. Wszystko musimy słyszeć, nie są wartości, które oznaczają, że idealnie w tym miejscu jest konkretny fragment waszego dźwięku. Musicie to odsłuchać i zobaczyć, czy już na pewno wpływacie na to, co było napisane w wykresie. Ten wykres oczywiście jest w opisie załączony, więc możecie sobie bazować. Jeśli usłyszycie, że na to wpływacie, czy na przykład nie wpływacie, to możecie na przykład ten zakres sobie zwiększyć i dać sobie na około 18000 i zobaczyć teraz, czy już w głosie słyszycie to, co chcieliście zrobić. Więc jeśli ja teraz to słyszę, przechodzę właśnie do ostatniej edycji, czyli edycji tego tak zwanego błota Boomies, jak to tutaj właśnie ten autor nazwał, no i mogę sobie jedynkę w opcji jedynce
wpisać sobie w barce 150 Hz, aby tutaj właśnie dwójka była w tym zakresie błota. Ten zakres jest od 220 do 350, więc dwójka, która będzie mi to ściągała, ustawię sobie na 270, a trójkę ustawię sobie na 400. Dzięki temu dwójką, jak sobie teraz ściągnę na dół na około minus 3 decybele, to teraz właśnie skupiam się na tym błocie, który mnie interesuje. No i mogę sobie oczywiście odsłuchać, czy rzeczywiście te błoto osłabiłem, czy nie osłabiłem, jak tutaj na wykresie widzimy, na przykład warm czy fullness, bo na to właśnie musimy uważać, aby wpływać na pewno na fragment, który nas interesuje. Więc jeśli teraz sobie odsłuchałem i słyszę, że założyłem, że ok, jeszcze nie wpływam na to, to sobie teraz mogę tu przenieść na przykład 350, tu sobie ustawić 220, a tu 120 Hz. No i teraz dzięki temu, że przeniosłem to, punkty mi się przeniosły, mogę znowu sobie odsłuchać i zobaczyć, o okej, teraz na to wpływam, więc jest w porządku. Jeśli uznamy, że dwójka ma za mały zakres, czyli zbyt mocno schodzi, możemy sobie tutaj w kół szerokości wybrać inną opcję, na przykład jedynkę, i dzięki temu, jak widzicie, to zejście jest bardziej łagodne. Jak dam sobie piątkę, to zejście jest bardziej ostre. Daję sobie jedynkę i dzięki temu pozbyłem się tego mute, low pass i high pass ustawiłem tak, aby się pozbyć niepotrzebnych dźwięków. No i klikam sobie teraz apply i ten efekt już naniósł mi wszystko na moje nagranie. Ok, zrobiliśmy equalizer, więc teraz musimy zrobić sobie kompresję naszego audio. Jak widzicie, nasze audio ma takie wysokie piki i no i pikuje mocno w dół. Mamy duże, mocne różnice głośności w naszym dźwięku i za pomocą kompresora sprasujemy to sobie, aby właśnie te najwyższe piki i te dolne piki były bliżej siebie, a nie były właśnie, nie miały takich mocnych różnic głośności. No i dzięki temu możemy zrobić za pomocą kompresora. Kompresor znajdziemy w efektach, w opcji compression, możemy też w special, na przykład w masteringu znaleźć, ale to już bardziej jakby zaawansowane narzędzie, więc my skorzystamy z prostego kompresora. No i proste kompresory to jest na przykład single band kompresor czy tube modeled kompresor. My skorzystamy sobie z single band kompresor. Z threshold to jest nic innego, ile nam przepuszcza naszego dźwięku do kompresora, czy w którym momencie nam zacznie przepuszczać. Możemy sobie ustawić wartość w taki sposób, że wpisujemy sobie mniej więcej od minus 25 do minus 15 dB, czyli na przykład ustawię sobie minus 18 dB, dam sobie na początek i odsłucham sobie moje audio, jak one zaczyna brzmić. Zakładam, że jest dobrze, zawsze do tego możemy wrócić sobie. Ratio to jest nic innego, ile nam naszego dźwięku w jakim połowie nam przepuszcza. Dokładnie możemy to zobaczyć sobie na obrazku, na przykład z Google Grafika, jak sobie wpiszemy. Im większy jakby ratio, widzimy, że krzywa jest bardziej tutaj jakby zakrojona i bierze nam mniejszą ilość naszego dźwięku. Więc możemy sobie założyć, że tutaj zostawimy sobie standardową wartość, czyli 4 do 1, jak możemy zobaczyć na naszym tutaj obrazku. Dalej mamy atak, to w którym momencie nasze audio wchodzi. Jak sobie na przykład damy 100, to 190, to w momencie, gdy nam wyczuł daną jakby wartość, to on musi poczekać aż 200 milisekund, aby zastosować ten efekt. My tego nie chcemy, chcemy, aby atakował nam od razu, a release możemy sobie ustawić na 50 milisekund, to jest w tym momencie, kiedy nam wypuszcza daną modyfikację. Jak ustawimy sobie na przykład 50 milisekund, to on będzie miał momenty w dźwięku, które ten efekt nie wpływa już na nie, i możemy oczywiście sobie zwiększyć. Dzięki temu możemy ustawić, że kompresor będzie jakby cały czas pracował, będzie miał cały czas ten efekt aktywny. Możemy sobie odsłuchać podglądowo, jak to zaczyna brzmić, czy nam się podoba, czy nie. Dźwięk będzie oczywiście bardziej cichy teraz, ale tym się nie przejmujemy. Możemy to zmienić sobie w output gain, jednak ja z tej opcji nie korzystam. Ja właśnie korzystam sobie z ponownej opcji normalize, a tej output gain zostawiam na 0. Dźwięk jest oczywiście bardziej cichy, bo te wysokie tony zostały teraz ściągnięte na dół, ale tego jeszcze nie widzimy. Jak sobie klikniemy apply, to widzimy teraz, że nasz głos wygląda teraz w taki sposób. Może to być przerażające, ale dzięki temu różnica między tymi głośnościami jest większa. Jak widzimy, też tutaj skoki głośności tutaj w głosu są mniejsze. No i oczywiście dla niektórych może to być wada, niektórych zaleta, więc jak mówiłem, sposób obróbki dźwięków jest masa. Teraz po tym zabiegu możemy sobie wejść w compression, normalize jeszcze raz i wybrać opcję minus 3 dB, kliknąć sobie apply
No i teraz nasz dźwięk bardziej został jakby podniesiony i ta różnica między tymi mniejszymi pikami czy innymi jest inna. Już nasz waveform wygląda oczywiście inaczej niż mieliśmy na początku, no i także brzmi nasz waveform już inaczej. Więc teraz możemy sobie skupić jeszcze się na equalizerze, zanim skończymy naszą edycję. Bo jak tutaj widzimy, mamy tutaj opcję właśnie boomis, opcję mamy właśnie z opisem, co możemy zrobić, to usunęliśmy, ale mamy opcję fullness. Jak tutaj możemy sobie dodać właśnie, podbić sobie niskie tony do góry, trochę aby głos właśnie brzmiał trochę tak trochę poważniej. I mamy też presence, tak aby podbić sobie najwyższe jakby wartości. Dzięki temu głos jakby ja odczuwam to, że on jest bardziej taki trochę, jakby to powiedzieć, bardziej jest czytelny, łatwiej go się słucha i łatwiej można zrozumieć, co dana osoba mówi. Więc to wszystko mamy teraz. Wchodzę sobie w Equalizer, Parametric Equalizer, daję sobie Default. No i tak jak tutaj widzimy, Fullness według tego jest między 150 a 220. Więc tutaj znowu dwójkę sobie ustawiam na 100. Co to było 150, to zostanie na 160, a to sobie ustawiam na 300 około. Mogę sobie oczywiście teraz podbić to do góry, bo chcę to podbić do góry na około 2 dB i odsłuchać, jak mój dźwięk teraz brzmi. Jeśli brzmi dobrze i trafiłem właśnie w to, co chcę, czyli w ten fullness, jakby to zdecydowanie, jak sobie podgłośnicie dość mocno i sobie odpalicie nasze nagranie, no to może być dużo przesterów, ale jak sobie podbijecie nie aż tak mocno i sobie odpalicie, to zdecydowanie można wyczuć jakby w które miejsce atakujecie i co ten dźwięk robi. Jakby zadziwiającą pomocą są właśnie te opisy, że czego możemy się spodziewać w tym obszarze i rzeczywiście jak podniesiemy to, to na przykład warmest nasz głos brzmi bardziej tak ciepło, przyjaźnie. No i to właśnie możemy osiągnąć korzystając z tych wykresów, no i potem jakby szukając tych wartości w naszym audio. Więc klikam sobie apply, ten low do fullness sobie już podbiłem w moim audio, no i teraz podbiliśmy sobie właśnie to, teraz musimy sobie presence podbić, aby trochę właśnie ten głos był bardziej czysty, tak zwany czysty w przynośni. Dajemy sobie parametric, daję sobie znowu opcję default, no i teraz znowu tutaj mogę sobie bazować na trójka, czwórka, piątka, jakby to nie ma różnicy, bo nic innego tutaj nie przesuwamy. On jest 4,5 kHz do 7 kHz, więc daję sobie tu 4000 Hz, tu ustawiam sobie 5200 Hz, no i tu sobie ustawiam 8 Hz, tu sobie ustawię na 590 może. No i teraz tą kropkę mogę sobie także podbić na jakby 2 dB, aby ten głos brzmiał lepiej. Puszczam sobie play i mogę na przykład zobaczyć, że to nie jest ten moment, który chciałem, więc sobie trochę go przenoszę na przykład o 500 Hz w jedną stronę, no i zobaczmy, czy teraz to mi pomogło i trafiłem w to miejsce, które chciałem. No i mogę sobie odsłuchać, zobaczyć, że o, hej, trafiłem, to właśnie chciałem uzyskać w tym dźwięku. Klikam sobie apply, no i teraz już niemal mamy naszą edycję dźwięku skończoną. Bo teraz, jak zrobicie to, waszym dźwiękiem powinno być wszystko w porządku. Ale warto wiedzieć, że macie jeszcze opcję w efektach, w compression, coś takiego jak hard limiter. Jest to opcja, w której możecie ustawić, że konkretne piki nie będą przekraczały jakiegoś poziomu. Czyli na przykład widzę, że te piki są te od minus 6 do minus 3. Mogę sobie ustawić tutaj, że chcę właśnie, aby maksymalna amplituda była minus 6 dB. Release time mogę sobie ustawić na 100 i mogę kliknąć apply teraz. No i widzimy, że moje piki, które miałem u góry, zostały zdjęte na równo do minus 6. Dzięki temu możemy właśnie pozbyć się jakichś dużych strzałów, na przykład ktoś zakraskał w trakcie nagrania, no i nie chcemy to, aby właśnie nasz dźwięk przez to tracił, tylko chcemy ten pojedynczy pik ściągnąć w dół i za pomocą tego efektu właśnie hard limiter możemy to zrobić. I jak mówiłem, dźwięk lubię trzymać minus 3, minus 6, no i widzimy, że tu większość naszego dźwięku właśnie jest w tym poziomie, tylko w momentach, gdzie biorę oddech, czy kończę jakąś kwestię, jest zejście poziomu. Więc ja właśnie w taki sposób obrabiam mój dźwięk. Oczywiście nie traktujcie tego jako wywód dźwiękowca, który zna się jakby na wszystkim. Jest to wywód osoby, która robi to czasami, bo musi, no i brzmi to dobrze, więc wam przekażę, jak możecie też obrabiać swój dźwięk.
Więc mam nadzieję, że w końcu będę mógł właśnie podsyłać Wam ten poradnik jako pytania, jak obrabiać dźwięk. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Jak macie pytania, oczywiście dawajcie w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!